pytania do Donalda Tuska. Jesteśmy w Morągu. Pytania będą do rolnictwa. Szanowni Państwo, nazywam się Grzegorz Majewski, jestem rolnikiem z powiatu elbląskiego. Razem z koleżanką i kolegami jesteśmy organizatorami strajku 24 stycznia, 9 lutego oraz tego dzisiejszego. Na wstępie chciałbym Państwa poprosić o wyrozumiałość, ponieważ jestem rolnikiem nie tak dobrym mówcą jak pan premier, ale postaram się w jasny i przejrzysty sposób nakreślić problemy, z jakimi teraz mamy do czynienia. Wyszliśmy na ulicę nie dlatego, żeby protestować przeciwko panu czy komukolwiek. Nie jesteśmy związani z żadną organizacją, nie jesteśmy związani z żadną partią polityczną. Wychodzimy na ulicę, ponieważ sytuacja, w której się znaleźliśmy, jest bardzo zła. Jak tylko zboże ukraińskie zaczęło płynąć przez nasze granice, rozpoczynaliśmy strajki na granicy. Niestety coraz mniej mamy czasu, a problem jest coraz większy. 9 lutego wyjechaliśmy w ponad 250 miejsc. Są to strajki rzeczywiście prowadzone oddolnie. Było nas ponad 50 tysięcy osób. Chcemy podkreślić to, że żywność, która płynie z tej Ukrainy, jest toksyczna. Są stosowane środki, które są od dawna zabronione u nas, które właśnie były określane mianem toksyczności. I dotyczy to nie tylko nas, rolników. My na początku odczuwamy te skutki, natomiast odczujemy te skutki wszyscy. Wszyscy konsumenci, ponieważ my z tym się spotykamy codziennie. W każdym miejscu, do którego sprzedajemy nasze produkty, spotykamy się z żywnością ukraińską, z towarem ukraińskim. I dotyczy to nas wszystkich. Potrzebujemy natychmiastowego działania. Będziemy wykorzystywać każdą możliwą okazję, żeby podkreślić, z jakimi problemami się spotykamy, jak bardzo ważne są to problemy, nie tylko dla nas. I chcemy jak najszybszej reakcji. Jest niedopuszczalne, żeby przez granicę polską, przez granicę Unii Europejskiej wjeżdżały towary, które w żaden sposób nie są sprawdzane, chociażby pod względem jakościowym, ilościowym oraz przede wszystkim, czy to jest zdrowe, czy nie. Jeżeli nie mamy warunków, żeby to sprawdzić, wydaje się, że jedynym logicznym rozwiązaniem jest zamknięcie granicy, ponieważ jest to bardzo palący problem. To trafia na nasze stoły. I do momentu, kiedy nie będziemy w stanie uszczelnić tej granicy, nie będziemy sprawdzić fizycznie każdego samochodu, ponieważ docierają od nas informacje z kolegów, którzy są blisko granicy, że wjeżdżają towary do nas, które nie są zgodne z dokumentami przewozowymi. Są towary, które, przewozy, które są adresowane chociażby na tą Litwę, a zostają u nas. Granica z Litwą uważam, że rozwiąże się sama, ponieważ te towary trafiły tam przez Polskę i wracają do nas. My, jako rolnicy, wiemy, że te towary przejeżdżają przez nas, wjeżdżają za granicę, są zdejmowane plomby, są zdejmowane nadzory z tych samochodów i one do nas wracają. Podobna sytuacja dzieje się w porcie. Jedzie auto do portu, tam zostają z niego zdjęte wszelkie restrykcje. Okazuje się, że towar jest bardzo złej jakości i wraca na nasz rynek już bez żadnego nadzoru. Jedyne sensowne rozwiązanie jest zamknięcie granicy i przemieszczenie tego towaru w momencie, kiedy będziemy w stanie go kontrolować. Potrzebujemy szybkich, doraźnych rozwiązań. Na tu i na teraz. Za oknem mamy jeszcze zimę, natomiast my już jesteśmy na przedmówku żniwa. Mamy ogromne ilości towaru w naszych magazynach, które musimy wywieźć do kolejnych żniw. Natomiast cały towar zjeżdżający z Ukrainy powoduje, że jest to niewykonalne. Nasze porty, nasze możliwości eksportowe są zbyt małe. Z pomocy doraźnej zwracamy się o wykorzystanie funduszy wojennego. I nie w formie dopłat dla nas rolników, ponieważ nie żądamy w żaden sposób żadnej jałmużny. Jest to tylko pokrycie naszych strat, które jest spowodowane tym, że ten towar do nas płynie. Niekontrolowany, nie wiadomo ile, nie wiadomo gdzie. W dalszej perspektywie, ale też nie odległej, potrzebujemy rozwiązań systemowych.
takie, które spowodują, że ta sytuacja, która jest teraz, się nie powtórzy. Bardzo na to liczymy, bardzo tego potrzebujemy, ponieważ to, że my jesteśmy na ulicy, w żaden sposób nie jest ani dla nas, ani dla nikogo innego przyjemnością. Jesteśmy już po prostu na granicy. Staraliśmy się wysiedzieć tak długo, bo rozumiemy, że pomoc dla kraju ogarniętego wojną jest potrzebna, ale za bardzo i za mocno odbywa się to naszym kosztem. Naszym kosztem jako rolników i naszym kosztem jako konsumentów. Kolejny bardzo pilny problem są założenia Zielonego Ładu. Powiedział Pan, że to wypłynęło od nas, z Warszawy. Natomiast to też dotyczy nie tylko nas, nie tylko rolników, nie tylko rolników polskich. Dobrze wiemy, że w 9 krajach europejskich odbywają się różne protesty. Liczymy na to, że Pan jako przewodniczący, były przewodniczący Rady Europejskiej jest w stanie poprzez czas, który Pan tam spędził, wpłynąć na zmiany. Jest niedopuszczalne, żeby ktokolwiek ograniczał naszą produkcję, żeby ktokolwiek decydował, ile, jak i co mamy produkować. Niewyobrażalne jest, żeby jakikolwiek urzędnik powiedział nam, że w tym roku mamy ugorować 4%, a w roku 30 10%. Porównując to do jakiejkolwiek innej sytuacji, macie Państwo firmy, prowadzicie działalności, chociażby macie mieszkania. Ktoś do Was przychodzi i mówi, że słuchajcie, od dzisiaj 10% nie należy do Was. Jesteśmy rolnikami, żyjemy z tego i robimy to, co kochamy. Bo rolnictwo to nie jest zwykła praca. Mamy świadomość, kiedy roślina potrzebuje pokarmu, kiedy najlepszy jest czas na ochronę tej rośliny. Chce nam się ograniczyć stosowanie środków ochrony roślin o połowę. Co prawda już są założenia wycofania się z tego. Natomiast, drodzy Państwo, polski rolnik zużywa kilkakrotnie mniej ilości substancji aktywnej niż rolnik zachodni. Nie mówimy o ograniczeniu stosowania środków ochrony roślin do danego poziomu, tylko każdy kraj ma ograniczyć to o 50%. Niemcy, jeżeli ograniczą zużycie środków ochrony roślin, będą i tak stosować więcej niż my w tym momencie. To są rzeczy, które są na już, na teraz, doraźnie, systemowo. My jako rolnicy jak najbardziej chcemy pomóc w rozwiązaniu tego. Jesteśmy otwarci na dialog, jak najszybszą reakcję. Są również problemy troszeczkę mniej istotne, natomiast tak samo potrzebne, czy są spowodowane też działaniem tych dwóch pierwszych. Chociażby nadmierna biurokracja, która jest związana z Zielonym Ładem. Z jednej strony wycofuje się nam substancje, ślubuje się nam wymogi jakościowe, które musimy spełniać, ogranicza się naszą produkcję, a z drugiej strony wprowadzamy towar toksyczny. To jest naprawdę towar toksyczny. U nas substancje są wycofywane, tam są cały czas stosowane. Są to też również rośliny genetycznie modyfikowane, które u nas są zakazane. Bardzo bym prosił, wręcz naprawdę żądamy szybkich rozwiązań. 20 lutego ponownie wychodzimy na ulicę. Jesteśmy bardzo zdesperowani. Nie chcemy, żeby obrazki z Francji, Niemiec wydarzały się na naszych ulicach, ale jeżeli nie będzie reakcji, będziemy zaostrzać nasze strajki. Na ten moment protestujemy, żeby pokazać, jakie są problemy. Nie chcielibyśmy protestować przeciwko Wam. Dziękuję bardzo. Państwo jeszcze chcieli coś dodać?
sędzia zaczął się, tak? Do tego, co kolega powiedział. To, co powiedzieli panowie, ja reprezentuję rolników z Żuła. Wczoraj był Michał Kołodziejczyk, minister Bożek Gdański. Nie zobligowano, żebym przyjechał tutaj i przedstawił sytuację. Pokrótce panu, ja nie chcę tego zabierać czasu. Jechał pan od Gdańska przez Żuławy, Wiślane i Elbląskie. Te wszystkie zastoiska wodne, które widział pan, to jest efekt Zielonego Ładu. To jest system uproszczony, bez owoki. Tam kazano orać po 25, po 15 lutego. Tam jedziemy 15 maja. To jest bardzo zniszczona infrastruktura. To jest efekt działania pana komisarza Wojciechowskiego. Ale chciałbym powiedzieć panu, co zrobić z Ukrainą, żeby ją nie dewastować, żeby pomóc jej w tym produkcie krajowym brutto, którym jest eksport. Ja bym panie premierze proponował coś takiego. Upublicznić wszystkie firmy, które kupowały do tej pory zboże, które się tak bronią od tego, a jest to przede wszystkim cel, który na czele stoi premier Morawiecki. Cel. I te firmy, które są u nas, stoją na czele kupowania, one spowodowały, że u nas jest rozregulowany rynek. My już nie możemy spojrzeć na maki i policzyć sobie, ile ja sprzedam za tonę pszenicy. Ale propozycja byłaby taka. Wystarczy wyznaczyć jedną spółkę portową, która się zajmie ukraińskim zbożem. A resztę wszystkim firmom, te, które skupywały, te giganty, zakazać kupna z ogromnymi karami. To spowoduje, że od nas będą kupywać, a nie od nas. Musi być kara, która była spowodowana tym, że chęć zarobienia pieniędzy była większa niż to, co jest patriotyczne, to, co jest żywnością, to, co jest dobrą żywnością dla wszystkich tych obecnych tutaj. Komisja Europejska jest w linczu. Z jednej strony 70% wycofała substancji czynnych, a z drugiej strony wprowadzono z Ukrainy. To jest lobby starej 17. I my nie róbmy im krzywdy Ukraińcom. Niech po prostu przez port, przez nasze morze pójdzie ten tranzyt. Ale nikt w Polsce nie może kupić tych towarów nieprzetworzonych choćby. Ja nie mam takiej mądrości, panie premierze. Pan ma tą mądrość, jak to zrobić. Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobra lekcja, nie tylko dla mnie, ale myślę, że dla tych wszystkich, którzy starają się zrozumieć, co to tak naprawdę chodzi w tym coraz bardziej narastającym konflikcie społecznym i gospodarczym w Unii Europejskiej i w Polsce. Ja bardzo bym chciał, żebyśmy wszyscy bez wyjątku, tak jak robimy to przecież często w odniesieniu do innych grup, które czują się pokrzywdzone, czy poszkodowane, czy zagrożone, żebyśmy starali się zrozumieć wszystkie argumenty. Ja wiem, ile ludzi czuło się jakoś, wiecie, no, ich życie było lekko zdezorganizowane w czasie blokady dróg. To była masywna akcja. Wiemy, że tak się dzieje w Europie. Moje doświadczenie, i to właściwie od wczesnej młodości, mówi mi, że jeśli tysiące ludzi decyduje się na protest, to nie robią tego dla przyjemności. Więc ja absolutnie, będziemy dyskutowali o konkretnych rozwiązaniach, bo ja nie mogę obiecać puszek na wierzch. Ja nie chcę powiedzieć, że ja jestem w stanie dzięki, nie wiem, że ich znam, albo że byłem tyle lat w Brukseli, że ja zrobię tak i wszyscy od razu powiedzą tak, taką ma rację. Tym bardziej, że jak tutaj kolega Żułow zauważył, za tym stoją też często poważne interesy. Jak ktoś ma poważny interes, to wcale nie jest taki chętny, żeby słuchać nawet kogoś, kogo szanuje, czy lubi. Rolnictwo ukraińskie jest dużo bardziej zeuropeizowane, jeśli chodzi o interesy, niż niektórzy sądzą. Mówimy o ukraińskich agroholdingach, ale warto wiedzieć, ile tam państw z Unii Europejskiej, tych tak zwanej starej Unii, zainwestowało. I że to także dotyczy biznesów holenderskich, duńskich czy niemieckich. Wiemy.
W związku z tym czeka nas batalia bardzo poważna, bo oczywiście my chcemy podejść do tego maksymalnie odpowiedzialnie. Odpowiedzialnie to znaczy nie zaszkodzić Ukrainie wojnie z Rosją, skłonić do zmiany myślenia w całej Europie, właśnie w całym, na całym Zachodzie, że Ukraina dzisiaj potrzebuje amunicji, że zwycięstwo Ukrainy, czy uratowanie Ukrainy przed agresją rosyjską nie jest bezpośrednio związane z sukcesem agroholdingów ukraińskich, czy tych wielkich gospodarstw. Myśmy podjęli trochę starań, jeszcze zanim zostałem premierem, zanim wygraliśmy na to. Trochę tam ludzi znam, żeby wytłumaczyć, że opór nie tylko w Polsce dotyczące tego przymusowego ugorowania, czy kwestii pestycydów, on nie wynika z jakiegoś konserwatyzmu polskich rolników, tylko w związku z też czasami specyfiką polskiego rolnictwa, ale też z tego względu, że wydaje się trochę wymyśloną kwestią. Znaczy, ja staram się być ostrożny, bo jak wiecie, tak jak w całej Europie, mamy dzisiaj dwie potężne siły, które mają dwa zupełnie różne punkty widzenia w tej kwestii. To jest przede wszystkim ta proekologicznie nastawiona młodzież. I dla niej Zielony Ład ma być w ogóle wstępem do głębokiej rewolucji ekologicznej. I takim rewolucjom bardzo często towarzyszą przesadnie teoretyczne, sztuczne wymysły urzędników. Nie pierwszy raz obserwujemy, to jest jedna z faz Unii Europejskiej, że tam za dużo ludzi oczywiście też pracuje, kombinuje, jak udoskonalać rzeczywistość, jak udoskonalać świat. I bardzo bym chciał, żeby oni też wrócili na ziemię i zobaczyli, że to nie są tylko piękne ekoschematy, że to nie jest tylko kwestia ochrony klimatu, ale że istnieje także konkretna, duża grupa.